Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich tych, których przyciągnął mój wysoko wrażliwy kącik i ta oto właśnie lektura. Bardzo Was serdecznie witam. Jest to taka wersja wysoko wrażliwego kącika, że tak sobie pomyślałam, no o tej książce chyba nie da się powiedzieć nic złego, więc znowu, jeśli jej jeszcze nie macie, to chwytajcie się za portfele, bo myślę, że z wszystkich książek, które do tej pory udało mi się zrecenzować i przekazać Wam informacje o ważnych, wartościowych rzeczach, literaturze, która jest zdecydowanie bardzo, ale to bardzo rekomendowana wysoko wrażliwym osobom, szczególnie kobietom, to myślę, że ta książka, ale to właśnie ta powinna być tą najpierwsiejszą, którą kupicie. No i dobra, mogę skończyć w sumie tego live'a dzisiaj. Dajcie znać, czy jesteście, dajcie znać, czy mnie dobrze słychać, czy mnie dobrze widać. Witać i widać, a możecie się witać. Ja się nazywam Małgosia Leduchowska, jestem coachem wysoko wrażliwych kobiet, a to jest taki cykl, staram się go prowadzić raz na 2-3 tygodnie po to, żeby Was nie zbankrutować wydatkami na literaturę dla wysoko wrażliwych osób, ale właśnie postanowiłam jakiś czas temu dać ludziom coś więcej niż tylko okładkę książki na Facebooku, książki, którą przeczytałam. Chcę o takich książkach, które we mnie coś zostawiają, robić spotkania, opowiedzieć o nich coś dobrego, bo dobre książki trzeba puszczać w świat i zarażać wszystkich ich czytaniem. Widzę, że jest Magda, widać, że jest Dominika, widzę, że jest też druga Magda i Patrycja i super, bardzo się cieszę, że jesteście, że się witacie, bardzo, bardzo mi miło, że zdecydowałyście się spędzić ze mną te kilkanaście, kilkadziesiąt minut, które będę chciała poświęcić na tę książkę. Dlaczego ja ją zakwalifikowałam do wysoko wrażliwego kącika? No, to nie jest takie dziwne. Natalia de Barbaro sama mówi, że w teście pani Elaine Aron ma 23 na 25 punktów, więc możemy sobie przybić piątkę. I jakby z takiej czułej, wysoko wrażliwej duszy nie może powstać książka, która nie będzie dla wysoko wrażliwych również. Chociaż chciałabym wprost powiedzieć, że ta książka nie jest tylko dla kobiet, nie jest tylko dla wysoko wrażliwych kobiet. Ja to bym w ogóle ją wszystkim rekomendowała. I ja też widzę mocno taki ruch, zryw społeczny. Bardzo dużo na moim wallu osób pokazuje, że tę książkę właśnie w tej chwili czyta, więc w ogóle jest jakiś taki szał, słuchajcie, jest szał na tę książkę i ja uważam, że po pierwsze jest słuszny, po drugie bardzo dobry i wskazujący na to, że nam potrzeba było właśnie tych słów, tego wszystkiego, co Natalia tutaj zebrała. Jestem właściwie ciekawa, czy jak tutaj jesteście zebrani, może zebrane, czy tę książkę już czytacie, macie, czy już jesteście po lekturze, bardzo jestem ciekawa, jak to u Was jest, więc dajcie znać w komentarzu, a ja właściwie przejdę do opowieści. Coś, co najbardziej mnie jakoś tak triggeruje i wewnętrznie pobudza i tak sobie myślę, ja chyba też tak chcę, to to, że Natalia robi od jakiegoś czasu przepiękne kolaże i ona te kolaże robi z wycinków z kolorowych czasopism i jakby bierze sobie pewną fotografię, potem gdzieś jakieś słowa do niej dopasowuje i te kolaże są umieszczone też w tej książce. I one mnie tak, słuchajcie, ale to tak mnie jakoś poruszają, że myślę sobie, a może sobie założę jakiś zeszyt, a może sobie też coś takiego będę robić. Tam jakaś taka kreatywna część mnie, taka niewyszumiana, mówi, Gocha, zrób to. Ale z drugiej strony myślę, Boże, a to będzie jakaś kopia tego, co już powstało i że to Natalia robi, że ja, albo są wycinki w termosie też, nie? Też są takie fajne. I że, a może nie będę tego robiła, ale z drugiej strony dam temu popłynąć, zobaczę. Może się coś z tego urodzi, no bo przecież dwóch takich samych kolaży pewnie nie zrobimy, a może każda z nas w jakiś sposób czegoś dotknie w sobie. I jak czujecie też, że te kolaże was jakoś tak
kręcą, to może zmotywujmy się wszystkie, jak tutaj jesteśmy i dawajmy czadu. Te kolaże chyba były czymś, na co najbardziej na początku zwróciłam uwagę, kartkując po prostu tę książkę, a potem to już poszło i znowu mogę na tym skończyć recenzję tej książki, ale nie. Myślę, że trochę słów na jej temat opowiem. No tak, Dominika mówi, że zjadła ją w 2 dni. Ja chyba podobnie. Beata pisze, że jest w trakcie czytania. Natalia mówi, że jest po lekturze, w jeden weekend poszła. Magda mówi, że widziałam ją tylko w sklepie. No to miałaś szczęście, bo ogólnie nie wiem, czy wiesz, Magda, ale był taki moment, że w ogóle trzeba było sobie tam wysyłkowo przekazywać informacje, w których księgarniach jest w tej chwili dostępna. Więc to jest w ogóle... I Magda pisze też, że obejrzała te kolaże i nie wiedziała, że sama Natalia je robiła. No tak, jakby też w ogóle to, co chciałabym wam od razu powiedzieć na wstępie, to, że jest w ogóle założona grupa, nie wiem, czy przez Natalię, chyba tak, ale po prostu nie mam pewności. I ta grupa nazywa się Czuła Przewodniczka, jeżeli was tam nie ma, to naprawdę zachęcam, żebyście tam były, bo zasady, jakimi rządzi się ta grupa, są też takie, wiecie, takie po kobiecemu. Natalia tam powiedziała, żeby absolutnie nie dawać sobie rad, jeśli ktoś o to nie prosi. Oczywiście, żeby tam nie spamować, nie oferować swoich usług i nie wiadomo, co jeszcze tam robić. Więc stworzyła się taka naprawdę kilkutysięczna społeczność osób, które albo tę książkę właśnie dostały do ręki, albo znają Natalię, albo ktoś im tę grupę zarekomendował. W ogóle tam się zrobiła niezła eksplozja takiego feminin wsparcia. I to naprawdę jest budujące, że my zawsze jako kobiety jakoś tak, przynajmniej to jest moje przekonanie, nie, naprawdę nie pogniewajcie się, ale miałam takie wrażenie, że raczej nie należymy do samowsparcia, że ja raczej widziałam taką męską solidarność najczęściej w swoim życiu, a tutaj taki rozkwit tego supportu od kobiet i to jest po prostu takie budujące, że tyle z nas ma do drugiej kobiety tyle miłości, akceptacji, dobrej energii. To jest w ogóle wow. I mam nadzieję, że to się będzie umacniać. Nam potrzeba takiego sojuszu. Potrzeba nam zrozumienia tego, jak wspaniałym tworem kobiety są na świecie. No i co? Beata pisze, że mnie kolarze kompletnie nie ruszają, ale ja niezbyt się jaram takimi rzeczami. No właśnie, jakby też myślę sobie, że to może nie każdego jakoś dotykać i to też jest w porządku. Ja się chyba chciałam tak spontanicznie z jakiejś części swojej duszy podzielić tym, że te kolarze są jakieś takie dla mnie... wow, że one coś mi robią i dużą wdzięczność mam, że coś takiego we mnie tam otwierają. Co do samej książki, jak widzicie, ja już ją tam nieźle wytłuściłam paluchami, bo czytałam ją chyba w każdym możliwym momencie, to chyba na początek warto powiedzieć, że już na sam strzał w pyszczek dostajemy reprezentację 3 takich pań, które my możemy w sobie mieć i właściwie ten chocholi taniec, który jest w 4 rozdziale omówiony, który opowiada o tym, że z jednej strony odpala się w nas taka potulna, ta, która po prostu będzie się dopasowywać, że będzie usługiwać wszystkim dookoła, ale że też możemy mieć w sobie taką część królowej śniegu, która jest po prostu zimną suką, nazwijmy to wprost, albo że będziemy tą męczennicą, nie chcesz tego zrobić, dobrze, ja to zrobię, bo naprawdę, albo już daj spokój i potem takie uchetane, realizując jakieś tam swoje zadania, odpuszczając walkę o swoją przestrzeń, mamy do siebie i do innych pretensje, że właśnie przekroczyłyśmy jakieś tam swoje granice. Ten chocholi taniec już na początku mnie mocno uderzył, bo oczywiście jest to odwołanie do trójkąta dramatycznego Karpmana, ale jakby tak spojrzeć sobie, że to nie jest ofiara, że to nie jest oprawca i że to nie jest ratownik, tylko właśnie dobrze i dosadnie nazwane wierzchołki trójkąta dramatycznego w taki sposób, który trafia
ewidentnie tylko i wyłącznie do nas, którym się dostosowujemy i w tych właśnie postawach funkcjonujemy w tym świecie, to mam wrażenie, że to już jest taki na początek taki wstrząs. Ja się poczułam, jakby mnie Natalia tą książką tak złapała za ramiona i powiedziała: no Gocha, to która tam była najmocniej. No i nie trzeba daleko szukać, mogę całkowicie publicznie przyznać się, że dla mnie Królowa Śniegu to była najlepsza forma ochrony mojej wysokiej wrażliwości i przez bardzo, bardzo długi czas no gdzieś tam przynajmniej w takiej fasadzie żyłam i wierzyłam mocno, że nikt nie widzi pod Królową Śniegu tej wrażliwej, różowej istotki, którą nomen omen się czuje i coraz mocniej się w niej odnajduje. Więc samo to jest dla mnie chyba niesamowitym przekazem, ale ponad wszystko chyba najbardziej takie dotykające są historie związane chociażby z macierzyństwem i tym, jak spotyka Natalia swoje dziecko i jakby to przesłanie z tym chłopcem, którego gdzieś tam spotyka w tej rodzinie, gdzie tam spała w tym domu, szczegółów nie zapamiętałam, ale mi się gdzieś tam tak to wdrukowało i ten przekaz od tego małego chłopczyka i potem to dziecko, które adoptowała i wychowuje teraz, to jest mind blowing, no nie? W ogóle ta historia też mną jakoś poruszyła, chociaż ja nie jestem mamą, to no właśnie, jakoś to we mnie też rezonuje. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że rzecz, którą najbardziej chciałam się z wami podzielić w tej książce, to jest taki rozdział, który opowiada o wysyłaniu nam wiadomości przez nieznanego adresata, że trochę nie wiemy, co do nas mówi, ale coś tam do nas mówi. I właściwie Natalia tutaj pisze tak: ktoś wysyła mi wiadomości. Kto jest nadawcą? Nie? Ja to nawet mam ochotę powiedzieć: kurka siwa, kto jest tym nadawcą? Odpowiada, że nie wiem. Przez lata swoich poszukiwań duchowych, które mam nadzieję nigdy nie skończą się jakąś ostateczną odpowiedzią, miałam w sobie bardzo różne określenia na nieznanego nadawcę. Zaczęłam tradycyjnie, wychowana w katolickim domu. Wiara moich rodziców zawsze wydawała mi się głęboka i niedewocyjna. Przez lata miałam spowiednika, który zadawał mi w ramach pokuty lektury autorów takich jak protestancki na przykład filozof Bonhoeffer czy nieochrzczona chrześcijanka Weil. Potem zaczęłam rozglądać się na boki. Poszłam na jogę, poszłam na kręgi kobiece, poszłam na mszę ewangelicką, gdzie za ołtarzem zobaczyłam kobietę i mężczyznę. Równolegle czytałam książki o duchowości, oglądałam wykłady i, co wydaje mi się najważniejsze, żyłam, starając się nie zamykać oczu. Dzisiaj, mając 50 lat, uważam duchowość za być może najważniejszą rzecz w moim życiu. Utraciłam natomiast zainteresowanie wciskaniem się do pudełka oklejonego jakąś etykietą, ponieważ wiem, że będzie mi tam niewygodnie, nieprawdziwie i nie po mojemu. Jestem duchowo poliamoryczna. Aha, czyli poczekaj, twój grafik dzisiaj wygląda tak, powiedział do mnie pewnego dnia mój mąż, że rano idziesz na jogę, potem spotykasz się z ewangelickim pastorem, a wieczorem masz krąg kobiet, tak? No i to jest takie coś, co mnie zatrzymało. Dlaczego? Bo ja sobie tak myślę, że my też jesteśmy i przez pandemię, i przez doświadczenia ostatnich lat, jakoś mocno naprowadzani trochę na poszukiwanie tego, skąd tam na nas różne rzeczy spływają. I no, można temu nadawać rangę duchowości, ja bardzo lubię tak to robić, ale można też po prostu rozumieć, że w nas jest znacznie więcej potencjału i tego, co na przykład jungiści, czy w ogóle cały nurt psychologii głębi nazywa wydobywaniem nieświadomego na poziomy świadome. My po prostu jesteśmy w jakiś tam sposób połączeni z czymś, nie wiadomo co to jest, jeszcze nie umiemy tego zbadać, co daje nam możliwość docierania do rzeczy, do których jeszcze do tej pory nie dotarliśmy. I mnie się to wszystko linkuje, bo według mnie ta krótka wzmianka o tej duchowości jest takim zaproszeniem do zaufania, zaufania w proces, to co być może już się wam obiło o uszy nieraz, a jakby takie rozumienie, że w nas wewnętrznie jest ten głos, ale na zewnątrz też pojawiają się
różne sytuacje, różne dialogi, różne wpadają nam książki do ręki, różne wpadają nam reklamy na Facebooku różnych wydarzeń, szkoleń i innych momentów, które nas zapraszają do tego, żeby się z czymś połączyć. Połączyć z większą świadomością, z odpuszczaniem sobie, z jakimś pogodzeniem i rozumieniem, że dźwiganie tego wszystkiego na barkach, co my dźwigamy, czyli nie wiem, poczucia, że wszystko kontrolujemy i na wszystko mamy wpływ, jest po prostu wierutną bzdurą, że i tak jest jakiś ustalony być może porządek. I mówię o tym, ponieważ w ogóle wysoko wrażliwe kobiety, z którymi ja się spotykam najczęściej w procesach, mają, ja też mam, tą nadprzesadną potrzebę kontroli i wrzucania sobie na głowę odpowiedzialności za wszystko. I poniekąd fajnie jest czuć, że się jest kreatorem swojego życia i mieć tę moc w swoich rękach i podążać za nią, ale z drugiej strony potem przychodzi taki wirus i przez 14 miesięcy nas zamraża w domu i możemy sobie co najwyżej, nie wiem co zrobić, ale na pewno nie mamy zbyt dużego wpływu na nasze życie, bo wiele rzeczy się dzieje poza całkowicie naszym zasięgiem i naszym wpływem w ogóle. I to przesłanie mnie zatrzymało najmocniej. To jest taki fragment, w którym sobie siadłam najpierw nad tą potulną, oczywiście królową śniegu i męczennicą i tam mnie po bebechach poczesało, ale potem właśnie pomyślałam sobie, że jest jakiś nieznany nadawca, nie wiadomo kto to jest i wysyła do nas wiadomości. I te wiadomości są najróżniejsze. I teraz pytanie, co zrobić z tym, żeby w jakikolwiek cudowny sposób doprowadzić do tego, żeby na te wiadomości być uważnym, uważną i w jakikolwiek sposób robić z nich użytek, czyli podążać za tymi wiadomościami. To jest takie coś, co obudziło się we mnie, taka tęsknota, żeby wiedzieć, że wszechświat gada, ja sobie tak mówię do siebie, do ciebie może mówić cokolwiek, jak sobie to nazwiesz, ale że gada i dlaczego ja czasami jestem w takim permanentnym zamknięciu i w braku zaufania, że wszystko będzie dobrze. Po lekturze tej książki oczywiście nie tylko sobie pogadałam o trójkącie dramatycznym w wersji Natalii, nie tylko pogadałam o tych wiadomościach, ale tak w ogóle sobie siadłam i pomyślałam, ile teraz pracy przede mną, żeby sobie rzeczywiście coraz bardziej odpuszczać, ale żeby się jakby nie denerwować na to, że odpuszczam. Jeden z case'ów, który w tej chwili przerabiam, jest taki, że ja od roku ponad nie uprawiam sportu, a uprawiałam, że przytyłam, że się niezbyt dobrze czuję w swoim ciele, że czas spędzam nieaktywnie i w ogóle. I, no i teraz oczywiście, że to niedobrze to, co robię, tak? To nie jest coś, z czego powinnam być dumna, ale z drugiej strony, jeśli będę cały czas wobec siebie katem, który mówi dialogi totalne w głowie i opowiada historię, że no masz za swoje Gośka, chciałaś to masz, siedź jeszcze dłużej na tej kanapie, na pewno obrośniesz w tłuszcz i wrócisz do swojej wagi i tak dalej, to owszem, to jest story of my head, ale bardzo mocno staram się to uciszać. To, co mnie hipnotyzuje w tej książce, to jest jakieś pogodzenie. Pogodzenie z wieloma rzeczami, które mogą zajmować każdą z nas. I pogodzenie z tym, że możemy spieprzyć mnóstwo różnych rzeczy, a nadal życie będzie płynęło i możemy wrócić i iść dalej z jakąś mądrością wyciągniętą z tego, co spieprzyłyśmy. To jest niesamowita siła tej książki i ona mnie najbardziej hipnotyzuje, oprócz tych kolaży pięknych, które tam też robią robotę metaforyczną. No i na koniec, trzeba by było powiedzieć, że to odpuszczanie, ta taka siła poszukiwania tej czułej przewodniczki, to jest w końcu zaproszenie do siebie łagodności. Mnie się nie do końca podoba to, że kobiety na siłę, żeby dorównać mężczyznom, założyły spodnie. Jakby rozumiem systemowo, że do tego poniekąd były zmuszone, ale spotykam wiele kobiet, sama też
w takiej postawie żyłam, które zatracają tę swoją kobiecość, łagodność i delikatność, bo w świecie, w którym funkcjonują, potrzebują bardzo mocno być odkobiecone, a mają działać z tej energii męskiej, żeby osiągać to, co mają osiągać. I ta czuła przewodniczka, ona mi uświadomiła to, że ja nie potrzebuję tej siły manifestować już wcale. Ja wcześniej byłam w tym procesie takiego godzenia się, że jednak ja jestem wysoko wrażliwa, że ja jestem różowa w środku i w ogóle zapomnijcie. I coś tam się działo i działo i działo, ale takiego do przypieczętowania tego procesu było to, co Natalia nazwała czułą przewodniczką. Tak sobie siadłam, sobie pomyślałam, kurczę, no tam w środku mnie jest ta kobieta, ta czuła przewodniczka, która mówi mi, dobrze, nie uprawiałaś sportu od roku, zrób teraz małe kroki, tylko nie idź od razu biegać 3,5 kilometra, ok? Dobrze, nie jadłaś ostatnio tak, jak powinnaś, to może zacznij od tego, że zmniejszysz posiłek i będziesz piła wodę. Spróbuj. Nie udało ci się? Spróbuj jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Nie udało ci się codziennie wyjść na spacer? To spróbuj od następnego dnia znowu. Masz możliwość, masz szansę. Kolejny poranek daje ci taką możliwość. To jest niesamowite, jak dużo we mnie się pojawiło takiej przestrzeni. To, co piszesz, Beata, że nie można tak siebie cisnąć. Jest pandemia, żyjemy w długotrwałym napięciu, jest ciężko, nie musimy żyć tak samo jak przed pandemią. Możemy sobie po prostu posiedzieć. No dokładnie, tylko zanim do mnie dotarła ta myśl, nie? Zanim zrobiła takie ej, halo, no przecież właśnie moje życie już nie będzie wyglądało tak jak przed pandemią. Być może będzie zbliżone, ale wszystko już nie będzie takie samo. To zanim to kliknęło, to minęło 14 miesięcy i musiałam jeszcze przeczytać książkę, żeby sobie to w tych szufladkach poukładać. Magda pisze w kontekście spodni, że spodnie kiedyś dawały nam siłę, a teraz świadomość tego, co chcemy i potrzebujemy. No, cały czas myślę, że równowagi nam potrzeba i ta czuła przewodniczka zaprasza nas, zapędzone w tę męską energię, do tego, żebyśmy jednak równoważyły te siły. I na koniec to, co chciałam powiedzieć, bo nie chcę wam zbyt dużo czasu zajmować, ani też za bardzo spoilerować tej książki, to muszę wam powiedzieć, że chyba najbardziej urzekło mnie to, że Natalia tam pisze o swojej fascynacji układania bukietów i że te wewnętrzne dialogi, które ja wam przytoczyłam w kontekście chudnięcia, niechudnięcia, sportu i niesportu, to ona znowu miała właśnie w kontekście tego, czy kupować kwiaty i że kwiaty są przecież, czymże są kwiaty, już przecież lepiej kupić, nie wiem, jakiś element wyposażenia wnętrza, który jest potrzebny, funkcjonalny i w ogóle przecież kwiaty więdną, kwiaty dużo kosztują i co to w ogóle za głupota takie kwiatki sobie układać. I ona tam też pisała o jakichś rzeczach związanych z remontem, tapetowaniem, nie tapetowaniem, zmianą koloru ścian, nie, jakby tego typu rzeczy i pokazywała, że zderzyła to z takim fajnym przykładem chyba mundialu, czy jakiejśkolwiek innej imprezy piłkarskiej, że jakby to ma zajebistą rangę, że właśnie w tej chwili wszyscy będą otwierać piwko, brać chipsy i dopingować reprezentacji Polski w jakimś meczu i że to ma zajebistą rangę, chociaż to też od tego świat, że tak powiem, nie ginie, a takie kwiatki, które można by było poukładać, to w jej osobistym życiu też jakoś tam tej rangi wcześniej nie miały i nawet się trochę wstydziła, że to mogłoby być fajne albo że to dla niej ważne, nie? Żeby komunikować, że dla niej jest ważne, żeby było pięknie dookoła. I tak sobie pomyślałam, cholera, ile jest takich rzeczy w nas, nie? Że mówimy, nie, no tak, to jest rzeczywiście ważne, ale to taka głupota, nie? Chciałabym robić kolaże, ale nie, bo przecież już Natalia je robi, nie? Zobaczcie, już takie, bo ona robi, to ja nie? No what the fuck, o co tutaj chodzi? Jakby nie można tego porywu serca albo tego wszystkiego, co tam w nas jest i sprawia nam przyjemność, jakoś pomniejszać i dewaluować.
jak macie ochotę po prostu robić świece sojowe przez całe swoje życie, kiedy tylko będziecie miały wolny czas, to dlaczego miałybyście tego nie robić i uznawać to za głupotę? No i tak można by było tych przykładów mnożyć. Te bukiety mnie jakoś zachwycają. Wyobraziłam sobie ją, chociaż nigdy jej nie poznałam tak face to face. Miałyśmy szansę tylko porozmawiać przez Messengera. To tak sobie pomyślałam, kurczę, widzę ją, jak ona sobie te kwiaty tak układa i dba o to, żeby pięknie się prezentowały i to, w jaki sposób dają nam możliwość cieszenia oka, spełniły po prostu tą swoją misję. Taką właśnie mają misję do spełnienia. Nie bez kozery pewnie ta ukwiecona głowa na tej okładce, tak sobie teraz pomyślałam. Słuchajcie, mogę tylko tyle powiedzieć, że jeśli nie lubicie czytać, bo męczą was literki, może nie potraficie się za bardzo skoncentrować, po pandemii to jest zupełnie normalne, to jest też audiobook, którego można sobie posłuchać wychodząc na spacer. I jest przepięknie nagrany bodajże przez Maję Ostaszewską, ale jeśli strzeliłam gafę, to najserdeczniej przepraszam. W każdym razie jest przepięknie nagrany i słucha się go cudownie. I to na pewno jest dobra wiadomość dla tych, którzy wolą posłuchać niż czytać. I jeszcze co wam mogę powiedzieć, że na YouTubie jest mnóstwo wywiadów na temat czułej przewodniczki, wystarczy sobie po prostu to wygooglać. I jeśli macie ochotę się tak trochę pozagłębiać, jaka jest istota, idea tej przebudzonej kobiety, która w końcu się od siebie odpierdoliła, bo tak trzeba to wprost powiedzieć, to warto posłuchać tego, co Natalia mówi, a chyba najbardziej z Magdą Mołek bym wam poleciła wywiad. To tak. To tyle, słuchajcie. Takie 25 minut opowiastki o książce, o której można by pewnie było rozmawiać godzinami. Mam nadzieję, że was przekonałam do tego, żeby sobie kupić egzemplarz, albo żeby szybciej po niego sięgnąć. Jak jest stosik, to tam wiecie, to na samą górę i za niego się wziąć. No i chyba mam taką jedną małą prośbę, żebyśmy były dla siebie wszystkie dobre, nawzajem do siebie i same do siebie też. I ten świat wtedy, myślę, będzie o wiele bardziej przyjazny. To tyle. Za 2 tygodnie kolejna recenzja. Jaka, to jeszcze wam nie powiem, ale bądźcie czujni, wchodźcie na fanpage i sprawdzajcie wydarzenia. Szykuję też dla was fajny webinar, wyczekujcie, bo będzie o archetypach wysokiej wrażliwości. To tyle. Trzymajcie się ciepło i dziękuję, że byliście. Dobrego wieczoru. Pa, pa.